Hania, powiedz mi, za co kochasz swojego dziadka i swoją babcię? Za to, że czytają mi bajki. Za to, że... A co lubisz robić z babcią najbardziej? Co robicie wspólnie razem? Różne ciasta. Pieczecie razem, tak? A co najchętniej pieczecie? Co wam najlepiej wychodzi? Co lubisz piec z babcią? Drożdżówkę. A co lubisz robić z dziadkiem? Czytać książki. Czytać książki. A chodzisz gdzieś z dziadkami na jakieś spacery? Po ogródku. A robicie coś razem w tym ogródku? Dragi liście. Czyli spędzacie razem czas, tak? I za to kochasz dziadków, że poświęcają ci czas? A dziadki mieszkają z tobą? Nie. Nie, ale odwiedzają cię, tak? A ty ich odwiedzasz? Też. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Iga, za co kochasz swojego dziadka, a za co kochasz swoją babcię? Babcię kocham za to, bo... No co razem robicie z babcią? Czasami idziemy nad rzekę zbierać kwiatki. Dziadka? Dziadka, bo on ma no, takie śliczne kwiatki, no i możemy z babcią robić wianki z nich. A co robisz z dziadkiem? Z dziadkiem? No. Czasami się bawię. A w co się bawicie? Czasami gramy w grę, bo... Czasami... No, co jeszcze robisz? Chodzicie gdzieś na jakieś spacery, do parku? Czasami. A bawicie się na placu zabaw? Bawi się dziadek z tobą? Czy raczej pilnuje i patrzy, co pilnuje robi? Raczej. A Szymon, to za co kochasz babcię i dziadka? Ja kocham babcię i dziadka za to, że do mnie czasami przyjeżdżają, gotują ze mną, pomagają mi i są dla mnie dobrzy. I robią to, co ja chcę. Mnie kochają. A co wspólnie robicie z dziadkiem i z babcią? Wspólnie robimy z babcią i dziadkiem. Robimy, gramy. A co gracie? W gry. W gry takie planszowe? Takie planszowe. Planszówki. Za co kochasz dziadkę i babcię? Za to, że są dla mnie mili i mnie kochają bardzo. A co razem robicie? Co robisz z babcią? Co robisz z dziadkiem? Z dziadkiem się wygłupiam, a z babcią robimy ciastka. A jakie ciastka robicie? Różne. Używa się foremek? Tak. Gdzie różne zwierzątka, figurki, tak? Tak. A z dziadkiem co jeszcze robisz, oprócz wygłupiania się? Nic więcej.